Siemano, dzisiaj zajmiemy się eventem z Mastery Warrior Masked Sion. I tutaj mamy team, jaki wybrałem. Wybrałem tech team, taki no naprawdę konkretny tech team. Według mnie jest to jeden z lepszych teamów, jaki można teraz tworzyć. Oczywiście no są lepsze zamienniki, ale dla mnie tak to jest jeden z lepszych teamów. I co wam może się nie spodobać, że gram jednym z lepszych teamów i no, nie pokażę tego, jak można łatwo to przejść, bo nie da się łatwo tego eventu za bardzo przejść. Event jest dosyć ciężki i zresztą się o tym przekonacie zaraz. I tech team jest o tyle tutaj dobry, ten super, w moim wypadku, bo mam postacie, które są dosyć wysoko w hidden i mają dużo HP. Każda ma dosyć sporo HP, co się przelicza potem na no, 250 tysięcy HP. I co jest też fajne, to pokażę wam, kogo znalazłem. Znalazłem takiego Goku, który no ma chyba trzy kopie w siebie wrzucone, albo dwie, trzy chyba. No, statystyki ma mega podrzucone do góry i jestem ciekaw, co po prostu zrobi ten Goku. Ale nie przedłużając, chodźmy do gry. Rotacja jest taka, Goku, znaczy Bardocka chce na trzecią pozycję. Może Rainbow zostawię? To nie, bo jak zostawię Rainbowy, to Gogeta nie da super ataku. Ze Seala będziemy musieli zrezygnować na jedną tam turę potem, żeby połączyć Goku i Bardocka, ale to tam się nie ma co przejmować. 100 damage. Ja kocham, jak ta Bulma tankuje. To jest taka fajna postać. Mam nadzieję, że ona jeszcze wróci kiedyś, że będzie możliwość jej zdobycia, bo dla nowych graczy to jest no, naprawdę bardzo potrzebna postać. Dla jakich nowych? Dla wszystkich graczy. Według mnie ja gram już długo, mam fajne postacie, a jak widzicie, widzę ją w moim teamie i no, ma swoje miejsce w teamie, tech teamie. Serio? 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 Nie zrobię super ataku. Ale bieda, 4 ki, no też nie ma. No to widzę, że ładnie pokaże Goku, co potrafi. Ale go jak dam na ostatnią pozycję, też by była dupa. Ale lipa, powiem wam. Nie, 5 by było. Ale bieda, bez super ataku. Powiem wam, że w tym teamie rzadko mi się to zdarza, żeby była taka tragedia z linkami. Ale no to po prostu jeszcze rotacja nie jest dopięta, bo to te pierwsze rundy są z tą rotacją taką beznadziejną. Ale mnie zdamage'ował. I zobaczcie, miałem 257 tysięcy HP dwie rundy temu. Miałem. No już nie mam. Wiecie co? Obstawię, że Gogeta go zabije. A zaryzykujemy. Super ataku Gogeta nie zginie. No, to już na pewno to przeżyjemy. W ogóle Gogeta bije prawie milion. Co tu się dzieje? To jest taki damage. Ten SSJ3 Goku tyle bije też. Co jest fajne. A się nie spodziewałem, że Gogeta będzie, no, bił tyle, to co on. No, ogólnie też jeżeli chodzi o ten event, to tu nie ma jakichś większych taktyk. Bijemy pierw jednego bossa. Potem tych trzech bijemy, co jest trochę problematyczne według mnie. No, trzy typki dosyć mocne. Dosyć biją, to nie jest tak fajnie. Konikiem tego eventu, wcześniej tego nie było, że Bardock sealuje losową postać. Tak jak widzicie teraz LR Goku ma seala. Jak ja użyję heala, to ten seal się resetuje. Albo jak użyję support itemów takich, który usuwa zły status ally. Tylko, że tego itemka to raczej nie bierzcie, bo tam szkoda miejsca na niego. Ale możecie pamiętać, że jak wy healujecie, to będziecie mogli ten robić super atak. I to jest co ciekawe. Bardock się lepiej linkuje z tym SSJ3 Goku niż LR Goku. Kogo tu zniszczyć? Wiecie co? Spróbuję. A, bo on ma jeszcze Seala. Spróbuję zabić pierw tych przydupasów, a tego. Jak tu zrobić, żeby jak najwięcej orbów było? Rainbow. Dobra, tego wysilujemy, żebym przeżył troszeczkę. A ty tu łapiesz 3 orby. Ty możesz krytyka zabić, znaczy nabić, to zaatakujemy w niego. Ile Goku będzie milion? Nie, nie ma. Ale to i tak jest od groma damage'a. Krytyk jakiś, coś tego? O,
padła na hita. O, to mi się nie podoba. Ile dostałem? 107 tysięcy na tym etapie? Holy fuck! Właśnie dlatego, na ten event trzeba mieć od groma HP. To jest tragiczny event. Grałem ten event dwa razy Super Hero Teamem. Wiecie, Vegito te sprawy. O kurde, ole Dipsa. Szkoda, że nie w tech Bardocka to zadałem. Masked Saiyana. Ale szkoda. No nieważne. No i najgorsza to jest dwójka, jak linkuję Gogetę i tego mojego Gotenksa, bo oni mają wtedy te fulki. O, nie wiedziałem, że SSJ 3 Goku ten darmowy się linkuje tak dobrze z Gogetą i z Gotenksem. Spoko, podoba mi się to. Teraz kogo chcę utrzymać w rotacji? Wiecie co, tak zostawię. Trochę złego typka dla damage'a się tak zostawi już. Tutaj znowu jakiś heal wjedzie. Niby super atak ma wysilowany, ale no ten Goku za dużo by otrzymał. Jak Gogeta nie walnie krytyka, prawdopodobnie nie walnie, to dostanę tu ze 100 dipsa. A dam Kinkiema. Czemu nie? Raczej mi potem nie będzie tak... Znaczy będzie mi potrzebny, ale kolejny etap jest porównywalnie ciężki do tego. Każdy etap jest mniej więcej, według mnie, tak, na takim samym poziomie trudności. No wiadomo, że coraz więcej HP, trzeci etap ma więcej HP niż pierwszy. Ale ogólnie jest podobnie, 480, nice Goku. Wreszcie się popisałeś troszeczkę. 800. Kurczę, ładne damage wchodzą, nie? Każda postać w tym teamie bije konkretnie. Dlatego tym teamem gram. Na tym evencie, bo ma dużo HP, duże damage'a, Sila. No i moja Bulma tank healer. No w sumie ją ciężko policzyć, bo tyle co ona wyhealuje, to jest prawie że nic. Sila mam na Leler Goku. Ale no nie będę marnował teraz kolejnego itemka. Słabo. Dla kogo ja potrzebuję orby teraz? Wiecie co, tam będą dobre linki, więc po prostu sobie to zgarnę i tyle. Zobaczymy co tam mi uderzy. No nie! Nie! Zobaczymy ile teraz super atak pójdzie. Tam było 107, a tu... O, 125! Jak ja tego mogę nie przeżyć? Bardock dostanie ze 30. Jak Bulma tego... Ja pierniczę, to by była tragedia. 40 dostał Bulma! Uniknij albo zredukuj ten damage. No nie! O porażka! Bulma, fuck you! To było twoje zadanie na ten dzień, na ten filmik. A ty się nie popisałaś. Oh, holy fuck! No i to jest to, że no nie zawsze się udaje, no nie zawsze. Nawet takim teamem może to nie wyjść. Oh my god. Ale to też było moja wina troszeczkę. Mogłem użyć po prostu Ushera i potem go wysilować. Takim sposobem by miał Sila i by tego super ataku mi na następnej turze nie zadał. Tym bardziej, żebym przytankował na przykład, nie wiem, no czymkolwiek. No chuj, no nie wyszło. Może zaraz spróbuję jeszcze raz. W sumie fajnie, pierwszy taki fail jak nagrywam. Nie spodziewałem się, że Bulma aż tak mnie zawiedzi. Wstyd. No dogram to jak przechodzę ten event. Bez padania. No i co ty w mordę pierdolony bambusie, co ty? Teraz będzie łatwo, tak bardoczku. Zobaczymy teraz. Wybrałem sobie trochę ciekawszy team. Właściwie bezpieczniejszy team. Oczywiście wysilował mi frajer postać tą, którą no chciałem tutaj największy damage zadać w tej rundzie. Ale to nic. Trudno się mówi. I ty też sobie zadasz super atak. Wybrałem teraz int team, żeby było bezpieczniej. Żebym nie dostawał już tyle damage'a w jednej turze, bo to co on odjebał wtedy to była tragedia. Ale teraz nie popełniłem tego błędu co wtedy i dałem Ushera i teraz Sealera i już super ataków nie będę miał. O, 350, ale ładnie.
A to fajny ma ten super atak. I Dżu. A jeszcze krytyk, bardzo dobrze na Musowi. Bardzo dobrze. A teraz kończymy go w jednej turze. Hop. Czy będzie full? Chyba nie. Może tak lepiej się zlinkuje. To chyba. To chyba by nic nie dało. Jest full kill. I like it. No szkoda, że nie pokażę wam jak nasz, jak on się nazywa. Hit. Hit co zrobi tutaj. Hit mi się podoba w tym teamie. Nie bije za dużo. Ma tam szansę na stuna, ale właśnie pójść z hitem, bo właśnie wjeżdża 2 miliony damage'a w tego Bardocka, który śmiał zabić mnie. O elo. Oh my god. Połowa HP. To jest w ogóle trzeci etap, bo... O, jeszcze ten stunował go elegancko. Seal, stun, milion damage'a, wszystko na mordę. Niech ma Lamus za to, że mnie wtedy tak zniszczył. Nadal ma stuna, więc teraz to już w sumie bez znaczenia, jaką rotację dam. Damy coś takiego, bo nie wiem, czy Doka na atak nie wejdzie. Nie, nie wejdzie. Ale w następnej turze wejdzie. Co, Elergok? Ty, nie zabijajcie go! Zostaw go! Zostaw... Dobra, chyba go nie zabiją. Jak na następnej turze Elergohan z Dokkan Eventem... Dokkan Eventem, kurwa. Z Dokkan Modem na niego wjedzie, to będzie konkret. Będzie miał za swoje, za to, żeby tak Bulmy zabić. Dobra, trudno tam. O fuck, co to za kij. I chociaż wiem, że nie padnę, bo nie ma... Nie ma super ataków typek, ma nawet atak obniżony. Ma Steela czy nie ma Steela? Nie ma Steela, bo mu nie zaatakowałem go. O, to widzicie, to jednak może się przydać. No i ty to już tu nawet nie będziesz potrzebny. Zobaczymy, ile mu Elergohan pierdyknie. No i to szybka rundka będzie. Tylko to wiecie, tak poleganie na jednej karcie, tak jak w moim przypadku Friend Elergohan, to nie jest zawsze dobre. Ale... Int team daje radę. Jakim cudem kurwa nie trafiłem w ten pierwszy, to ja nie wiem. Idealnie kliknąłem jak był i nie trafiłem. Oj, dawaj go, dawaj Lamusa. Dawaj już tą animację, długą, ale fajną. Mój ulubiony moment z Dragon Balla, z Z. Jak Gohan z nim walczy, z celem w sensie 3,6 miliona. To nie byłoby chyba jego full HP. Chociaż może, może i by było, bo wtedy chyba dwa zadał i mu połowę zdjął. No. Na pewno zauważyliście teraz, że Int Team poszedł dużo przyjemniej z Elergohanem. Bez Elergohana robiłem ten event też intem na dwa razy Buchan, tu i tu, w sensie friend Buchan. I... To nie jest zła opcja, bo da radę zrobić ten event, nawet łatwo go się robiło, tylko że dłużej schodzi. Elergohan jest, no wiadomo, postacią, która bije milion milionów i no zauważyliście, jak go zdjął szybko. No, to fajnie, że udało się dograć końcówkę tego eventu. No, tak jak mówiłem, ten event nie jest zbytnio specyficzny. Nie ma tu jakichś postaci, które was uratują. Na pewno trzeba mieć HP, przyjemny jest Seal, przyjemne są też postacie Int. Ogólnie to za te medale są bardzo fajne postacie, fajne zrobili te dokany. I polecam sobie pofarmić, jak jakimś cudem dajecie radę, to sobie farmcie, bo fajne, każdy Bardock jest użyteczny na swój sposób. Taki, właściwie każdy jest takim supportem jakby. No poza tą główną postacią, nie, takową. Tym Masked Saiyanem. To pozostałych trzech Bardocków, które można dokonować za te medale. No naprawdę są fajni. I warci tego eventu. Tylko pamiętajcie, nie używać głupich Dragon Stone'ów na ten event. Padłem? Padłem. Trudno. Gramy innym teamem. Jak się nie udaje, to nie gramy tego eventu. Prosta piłka. Nie ma także jakiś tryhard, że 30 Dragon Stone'ów na jeden event i jeszcze w ogóle najsłabszy poziom, żeby se zrobić. Znaczy, no wiadomo, jakby to było, jak macie naprawdę tragiczny team i ta karta by wam odmieniła całą grę, to może jeszcze to nie jest głupi pomysł użyć tych Dragon Stone'ów troszeczkę.
ale nadal się trzymam tego, żebyście trzymali Dragonstone'y, no, na inne rzeczy. A w tym filmiku to tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Yo!